Już po raz trzeci na gliwickim lotnisku odbyła się odlotowa impreza, czyli noc pod skrzydłami. Na wszystkich przybyłych czekało mnóstwo atrakcji związanych z lotnictwem oraz niezapomniane pokazy lotniczych profesjonalistów. Trzeci rok z rzędu promujemy w Gliwicach lotnictwo, promujemy nasze lotnisko, ale promujemy też zarówno historię, jak i przyszłość lotniska. Bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że lotnisko i to wszystko, co jest z lotnictwem związane, będzie rozwijającym się nieustannie atutem Gliwic. Zapraszamy tutaj Gliwiczan do tego, żeby po pierwsze poznali właśnie to miejsce, odwiedzili Gliwickie Centrum Edukacji Lotniczej, a więc coś troszeczkę i dla młodszych, i dla starszych, żeby zwiedzili wystawę szybowców historycznych. Za chwilę nad naszymi głowami właśnie szybowce będą latać i będą też wykonywać akrobacje. Jest to bardzo fajna inicjatywa, miło się spotkać i przyjechać, zobaczyć. Jesteśmy zachwyceni, z żoną jesteśmy, także jest super, polecam. To jest impreza na świeżym powietrzu i skoro mamy takie miejsca, to nie można z tego nie korzystać. Na razie byłyśmy w hangarze, widziałyśmy szybowce i pokaz lotniczy. Pierwszy raz jestem, super, bardzo mi się podoba, wzruszające, aż miałam gęsią skórkę, jak tutaj szybowiec latał, muzyka grała, cudownie. Naprawdę jest rewelacyjnie i nie spodziewałyśmy się tego. Proszę zobaczyć, ile jest ludzi, którzy się dobrze bawią, dzieci się bawią, można podziwiać, zobaczyć jakąś inną stronę, zafascynować się, spróbować czegoś. Jak widać, jest ogromne zainteresowanie naszym stanowiskiem, jednak niecodziennie się spotyka jeden z rzadszych samolotów w Polsce, Antka, potocznie tak nazywanego przez Skoczków i Polaków. Mamy też tu spadochrony, które, jak wiemy, nad naszym gliwickim niebem szybują co każdy weekend, nawet w tygodniu czasami się zdarza. Polecam to wszystkim, żeby przede wszystkim spróbowali i zobaczyli tą maszynę, która jeszcze lata, bo zostało dosłownie kilkanaście takich w Polsce i miejmy nadzieję, że będą latać u nas jak najdłużej. Zgodnie z tradycją nocy pod skrzydłami odbyła się inscenizacja pierwszego lotu balonem z 13 maja 1790 roku w wykonaniu ekscentrycznego hrabiego Potockiego. Po godzinie 20 w hangarze na miłośników kultury czekał pokaz filmowy oraz koncert Steczek Group pod tytułem Siła Wiatru, któremu towarzyszyli artyści baletu akrobatycznego Everest Production. Na odlotowy wieczór nocy pod skrzydłami zapraszało miasto Gliwice, Centrum Kultury Wiktoria i Aeroklub Gliwicki. Partnerem strategicznym był GAPR Gliwice.